Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy myśliwi. Dzisiaj zebraliśmy się w wyjątkowym celu, aby uczcić i poświęcić nową kapliczkę, która będzie nie tylko miejscem modlitwy, ale także symbolem naszej więzi z przyrodą i naszą pasją do polowań. Kapliczka, którą dziś poświęcamy, ma głębokie znaczenie dla naszego środowiska myśliwskiego. Reprezentuje nasze oddanie dla natury, naszą rolę jako strażników i opiekunów dzikiej przyrody. Jest również przypomnieniem o wartościach, którymi się kierujemy. Szacunku dla zwierząt, etyce myśliwskiej oraz dbałości o zachowanie harmonii w naszych ekosystemach. Cieszę się, że możemy gościć Państwa tu, w naszym obwodzie łowieckim numer 35, Koła Łowieckiego numer 12 Ogar w Białej Podlaskiej, na posesji położonej w miejscowości Lipinki 70 na terenie gminy Sosnówka. Dziś w tym miejscu pragniemy wspólnie jednoczyć się wokół zasad etyki myśliwskiej, poświęcając się opiece świętego Huberta. Myśliwi pełnią ważną rolę w ochronie i zarządzaniu populacjami zwierząt. Nasza praca ma istotne znaczenie dla utrzymania równowagi w naszych lasach i polach. Dzięki naszej wiedzy, umiejętnościom i zaangażowaniu możemy zapewnić, że dzikie zwierzęta mają odpowiednie warunki do życia, a ich populacje są kontrolowane w sposób zrównoważony. Niech ta kapliczka będzie miejscem, gdzie możemy się zatrzymać, złożyć modlitwę i zadumać się nad naszymi wartościami. Miejscem, gdzie możemy podziękować za dary, które otrzymujemy od Matki Natury i poprosić o mądrość i siłę w naszych działaniach. Chciałbym również wyrazić wdzięczność dla wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tej kapliczki. A w sposób szczególny chcę podziękować koledze prezesowi Jerzemu Jakubiukowi oraz całemu zarządowi koła. Wasze zaangażowanie i praca są nieocenione. Dzięki wam mamy teraz to piękne miejsce, które będzie służyć nam jako oaza spokoju i refleksji. Jest to impreza dotycząca poświęcenia rzeźby świętego Huberta na terenie obwodu Koła Łowieckiego numer 35 i na terenie po prostu posesji. Ten teren został zakupiony w roku 2007-2008 i po prostu powoli żeśmy to restaurowali, bo to było gospodarstwo rolne, które tutaj było i powoli żeśmy to restaurowali. Doszliśmy do takiego już punktu, gdzie już po prostu to w miarę już wszystko dobrze wygląda. Mamy ogrzewanie tutaj centralne, mamy całoroczną możliwość po prostu korzystania z pomieszczeń właśnie tego domku. Mamy taką bazę paszową, która jest po prostu stodołą. Też żeśmy w tym roku przykryli, gdzie ona była eternitem kryta. Także po prostu próbujemy gospodarkę domowiecką tak prowadzić, tak tworzyć, żeby po prostu ona funkcjonowała. Zwierzyny tutaj nie brakuje? Na razie nie brakuje. Troszeczkę w związku z tym ASF-em mamy zmniejszoną ilość dzika, ale mi się wydaje, że to z czasem na pewno po prostu będzie uzupełnione. Gromadzimy się dzisiaj tutaj w tej urokliwej scenerii, ale już wszystko, mówię w cudzysłowie, zostało nam przedstawione na początku tej mszy świętej. Dlaczego się gromadzimy i jaki cel i założenie ma to nasze dzisiejsze spotkanie. Ale ja chciałbym, żebyśmy jeszcze, będąc w tym znaku naszym chrześcijańskim, który tu czynimy na tym ołtarzu, zgromadzeni na mszy świętej, ale też i w tym znaku naszym chrześcijańskim, który jest za moimi plecami, który pobłogosławimy, w znaku świętego Huberta, byśmy sobie uświadomili jedną wielką prawdę. Sercem życia wierzącego człowieka, chrześcijanina, jest Eucharystia. Sercem życia każdego myśliwego,
członka tej formacji, która zrzeszyła się w jedną rodzinę myśliwską 100 lat temu, której w tym roku jubileusz stulecia obchodzimy sercem nas, myśliwych, jest święty Hubert. To chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie o tym przypomnieli i to zapamiętali. Serce nie będzie biło, jeżeli o nie nie zadbamy. Dlatego też pięknie zostało to wytłumaczone przed Eucharystią, jak mamy dbać o tę figurę, o ten znak. Przez wstawiennictwo świętego Huberta, Bogu dobroci, polecamy wszystkich członków koła łowieckiego Ogar w Białej Podlaskiej, dziękując za ich służbę w szeregach polskiego łowiectwa na ziemi bialsko-podlaskiej i prosząc o dalszą, wierną i oddaną służbę w Polskim Związku Łowieckim. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. W imieniu zarządu i członków koła nr 12 Ogar Białej Podlaskiej wyrażam ogromną wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia dzisiejszej uroczystości. Serdecznie dziękuję kapłanom za przewodniczenie naszym modlitwom. Dziękuję pięknie sygnalistom za wspaniałe przeżycia muzyczne, naszym rodzinom, przyjaciołom związanym z nami, przybyłym na dzisiejszą uroczystość, gościom i miejscowym mieszkańcom także bardzo serdecznie dziękuję. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię w świętych Twoich. Życie jest ich dla nas wzorem, a wstawiennictwo wyjedna nam Twoją pomoc. Przez naśladowanie ich cnót oczekujemy dziedzictwa Twojej chwały. Pobłogosław tę figurę świętego Huberta. Spraw, abyśmy nie tylko wzywali jego wstawiennictwa, ale także naśladowali w ten sposób jego cnoty i mogli stać się wiernymi świadkami Twojej prawdy i miłości. Użycz nam, Panie, za pośrednictwem świętego Huberta pomocy i obrony. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Oraz kolegów myśliwych. Dziękuję za przybycie w tak uroczystym dniu dzisiejszym, to jest 18 czerwca 2023 roku. Chciałbym w pierwszych słowach podkreślić, że nasze koło łowieckie jest bardzo młodym kołem łowieckim, które powstało w wyniku podziału koła łowieckiego nr 63 Dobrowa z siedzibą Białej Podlaskiej na koło łowieckie nr 12 Ogar Białej Podlaskiej. Na walnym zgromadzeniu w dniu w roku gospodarczym 1986-1987 dokonano wyboru pierwszego zarządu koła łowieckiego, w skład którego wchodzili koledzy. Prezes zarządu koła, kolega Jan Stadnicki, łowczy zarządu koła, kolega Henryk Celiński, świętej pamięci, skarbnik zarządu koła, kolega Jan Tokarewicz, sekretarz zarządu koła, świętej pamięci, kolega Zygmunt Skolimowski. To byli pierwsi założyciele koła łowieckiego nr 12 Ogar Biała Podlaska. Koło łowieckie wówczas liczyło 32 członków. Gospodarowało na dwóch obwodach łowieckich. Człowiek jest wielki przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. I nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi. To są słowa nie moje, oczywiście Jana Pawła II. Członkowie koła łowieckiego nr 12 Ogór oraz zarząd składają podziękowanie koledze Mariuszowi Filipiukowi
staroście wioski Muzar docenienie oraz wybór naszego koła łowieckiego nr 12, wydaje podatnie za nawiązanie współpracy poprzez zawarcie umowy dzierżawy oraz prowadzenie gospodarki łowieckiej w obwodzie nr 19, który jest położony na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Podpisanie umowy wykonano w dniu 17 kwietnia 2017 roku. Starosty Biała Podlaska. Życzymy koledze dużo zdrowia, pomyślności w pracy, w domu oraz na niwie łowieckiej. Niech Bóg darzy, a święty Hubert służy pomocą w pozyskaniu oraz w życiu osobistym. Dasz Bóg koło łowieckie nr 12. Dziękuję koledze za pełnienie funkcji gospodarza łowiska w kole łowieckim nr 12 Ogar na obwodzie nr 35 w roku gospodarczym 2021-2022. Naprawdę jesteście jednym z najlepszych kół nie tylko w okręgu białsko-podlaskim, ale i na wschodniej stronie Wisły, a te praktycznie wszystkie znam. Bardzo serdecznie Wam za to dziękuję i reprezentując naszą organizację białską w Naczelnej Radzie Łowieckiej, mając takie koło, mając takich ludzi jak w kole Ogar, jestem spokojny o przyszłość polskiego łowiectwa. Bardzo Wam serdecznie za to dziękuję. Kolego prezesie, z okazji poświęcenia kapliczki świętego Huberta proszę przyjąć również od nas te podziękowania. Wszystkiego dobrego, dasz Bóg. Dziękuję bardzo.